Dorota z Rolnika zdradziła imię córeczki? W sieci poruszenie, jak będzie się nazywała córeczka Waldemara i Doroty z Rolnik szuka żony? Rolniczka zdradziła rąbek tajemnicy. Dorota i Waldemar poznali się w 2023 roku dzięki 10. edycji Rolnik szuka żony. Kilka miesięcy temu podzielili się radosną nowiną, że spodziewają się córeczki. Do tej pory nie zdradzili, jakie imię dla niej wybrali. Na chwilę przed porodem Dorota jednak zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy, imię córki Waldemara i Doroty z Rolnik szuka żony. Początkowo mało kto wierzył w relację Doroty i Waldemara z Rolnik szuka żony. Zakochani jednak nie przejmowali się tym, co pisano o nich w mediach i pielęgnowali swoje szczęście. Niedawno zamieszkali razem, a już niedługo ich rodzina się powiększy. Waldemar i jego ukochana spodziewają się pierwszego wspólnego dziecka. Wychowują także swoich synów z poprzednich związków, lada chwila urodzi się ich ukochana córeczka. Rolnik i jego partnerka odliczają już dni do porodu. Niedawno bawili się na wystawnym przyjęciu z tej okazji. Dorota z Rolnik szuka żony pokazała bajkowe zdjęcia z baby shower i wygląda na to, że zdradziła także pierwszą literkę imienia córeczki. Dorota z Rolnik szuka żony nie zaspokoiła jednak ciekawości fanów. Poród zbliża się wielkimi krokami, więc już niedługo z pewnością przekonamy się, jakie imię dla córeczki wybrała wraz z ukochanym Waldemarem. Jesteście ciekawi? Tymczasem zakochani cieszą się jeszcze z ostatnich dni ciąży.